Dzień dobry. Skubaniec, szarpaniec, fuga czy wreszcie pleśniak. Jakby tego ciasta nie nazywać, jest naprawdę pyszne i łatwe w przygotowaniu. Zapraszam Was na przepis, według którego ja go przygotowuję. Swoją ogromną popularność ciasto z pewnością zawdzięcza połączeniu dwóch różnych, jak przecież by nie było, smaków, bo kwaśnego i słodkiego oraz kruchości i delikatności kruchego ciasta. Zaczynam zatem od ciasta kruchego. A do jego przygotowania będziecie potrzebowali 4 żółtek, 100 g cukru pudru, bądź jeśli będziecie chcieli go odmierzyć szklankami o pojemności 250 ml, to 5/6 szklanki, 2 łyżeczki, takie kopiaste, albo jedna kopiasta łyżeczka, czyli 25 g gorzkiego kakao, 200 g masła i 400 g mąki. A jakiej mąki? Jak pewnie już wiecie albo jeszcze nie, do ciasta kruchego najlepsza mąka to jednak krupczatka. I wtedy, gdybyście chcieli ją odmierzyć szklanką, będziecie potrzebowali 2 szklanki i 1/4. Zakładam cały czas, że szklanka ma pojemność 250 ml. Gdybyście jednak nie mieli krupczatki, możecie również przygotować to ciasto na mące pszennej w typ 450, wtedy potrzebujecie 2,5 szklanki. A co jeszcze będzie potrzebne? Po wykorzystaniu z jajek żółtek zostaną 4 białka i z tych białek przygotuję bardzo słodką bezę i ona musi być słodka po to, aby utrzymała swoją konsystencję, dlatego do jej przygotowania użyję 180 g drobnego cukru i to też jest ważne, żeby on był drobny, bo łatwiej Wam będzie rozetrzeć go w białkach. Te 180 g cukru to jest około 4/5 szklanki. Tutaj również znajduje się 25 g mąki ziemniaczanej. Jest to jedna kopiasta łyżka albo 2 również kopiaste łyżeczki. No i ostatni składnik, to już jest ten kwaśny i to jest konfitura z czarnej porzeczki. Możecie użyć również konfitury z czerwonej porzeczki albo z jakichś innych kwaśnych owoców. I nie zamieniajcie jej na słodkie dżemy, bo wtedy ciasto się zrobi taki słodki ulepek i nie będzie miało tego swojego uroku i łączenia smaku słodkiego z kwaśnym. No i ze składników to jest wszystko. A co jeszcze się przyda? Folia spożywcza, deska do krojenia nóż, tarka taka z grubymi oczkami, mikser z końcówkami do ubijania piany i oczywiście miska, w której będziecie mogli ubić pianę, malakser do przygotowania ciasta kruchego i naprawdę bardzo Wam polecam takie urządzenie, bo szybko robi za Was całą pracę i oczywiście najważniejsze to blacha, która ma 24 x 24 cm i wysokość 7 cm plus papier do pieczenia. Zaczynam od wyłożenia blachy papierem do pieczenia. Nadmiaru papieru nie obcinam, on się potem jeszcze przyda. Również przygotowuję sobie już teraz 3 kawałki folii spożywczej. A masło, które powinno być schłodzone do przygotowania ciasta kruchego, dzielę na mniejsze części po to, aby łatwiej mi było je połączyć w malakserze z pozostałymi składnikami. No i zaczynam. Do misy malaksera przesypuję mąkę, dodaję cukier puder, masło w kawałkach i włączam malakser na około pół minuty. Kiedy składniki się ze sobą wymieszają, dodaję żółtka. Białka z żółtek przekładam od razu do miski, w której potem będę je ubijać. One też powinny postać trochę w cieple, bo wtedy piana z białek lepiej się ubija. Uważajcie również przy oddzielaniu żółtek od białek, aby do białek nie dostało się nawet odrobinę żółtka, bo wtedy nie ubijecie piany z białek. Kiedy już żółtka znalazły się w mieszance mąki z masłem i z cukrem, włączam malakser na około minutę i proszę bardzo, zobaczcie, ciasto już jest wspaniale zagniecione bez używania noża, deski i dłoni i mogę przełożyć je w tej chwili na deskę, uformować kulę i podzielić ją na 4 części. I teraz 1/4 przykładam do blachy, 1/4 kładę na folię, kolejną 1/4 kładę również na folię i ostatnią 1/4 wkładam do malaksera.
I to ciasto znalazło się w malakserze, bo za chwilę wymieszam je z kakao, ale wcześniej podzielę je nożem po to, aby malakser szybciej wymieszał kakao razem z ciastem. Jak widzicie, dzieje się to bardzo szybko. Wyciągam już taką gotową kulę z malaksera i również kładę ją na folii. Z tym, że wcześniej formuję z niego taki wałek. Podobnie robię z tymi dwoma kawałkami jasnego ciasta, które są na folii. Też formuję je w wałek i jest to bardzo przydatne potem przy ścieraniu tego ciasta. Takie wałki zawijam teraz w folię i po zawinięciu wkładam je do zamrażalnika. A dlaczego do zamrażalnika? Dlatego, że zamrażalnik szybciej mi je schłodzi. Możecie również włożyć do lodówki, natomiast koniecznie ciasto musi być schłodzone z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to ciasto kruche, więc już pewnie wiecie, albo jeśli nie wiecie, to Wam powiem, ciasto kruche, żeby się dobrze i ładnie upiekło i żeby rzeczywiście było kruche, musi przed samym pieczeniem być bardzo, bardzo zimne. Po drugie, będzie Wam o wiele łatwiej takie schłodzone ciasto zetrzeć potem na tarce. A tutaj, jak zauważyliście pewnie, został jeszcze jeden kawałek ciasta, który po prostu rozkładam równo na dnie blachy. Możecie to zrobić ręcznie, albo możecie sobie pomóc łyżką i ja tu Wam polecam właśnie zrobienie tego łyżką, dlatego że ciasto po pierwsze jest już dosyć miękkie i bardzo się klei, nawet do łyżki, a po drugie tego ciasta jest tu bardzo mało. Ta cienka warstwa wymaga albo dużo cierpliwości, albo właśnie użycia łyżki. Kiedy już równomiernie rozłożycie, należy je delikatnie nakłuć w kilku miejscach widelcem. I tak przygotowane ciasto wkładam teraz, tym razem do lodówki. Na jak długo? Na około 10 minut. A w tym czasie mogę pozmywać. A po 10 minutach rozgrzewam piekarnik, górne i dolne grzanie do 180 stopni i idę po ten kawałek ciasta jasnego, które było w zamrażarce. Ciasto po takim krótkim okresie w zamrażalniku zrobiło się na tyle twarde, że można je wygodnie zetrzeć na tarce, przypominam o dużych oczkach, tylko podczas takiego ścierania pilnujcie, jeśli macie taką tarkę jak ja, aby to całe ciasto nie zebrało się w środku wewnątrz tarce, tylko raz na jakiś czas należy je wyciągać i równomiernie rozkładać na przykład na takiej tacce. Z lodówki wyjmuję blachę, która się chłodziła z cienką warstwą ciasta i rozkładam na niej te starte kawałki ciasta. Kiedy już to zrobię, blachę wkładam do piekarnika i wkładam ją, to jest dosyć ważne, na środkową półkę. Pilnuję również, żeby piekarnik był rozgrzany do 180 stopni. To jest dosyć ważne. Ciasto podpiekam do momentu, kiedy zacznie się, zobaczcie, robić przy brzegach delikatnie rumiane. Tutaj widać, jak ono przy brzegach się już zrobiło ciemniejsze i dłużej nie podpiekam. Powinno to trwać od 10 do 15 minut. Po prostu musicie zaglądać i obserwować. Chodzi o to, aby brzegi się delikatnie przerumieniły. Z zamrażarnika przyniosłam ciemne ciasto tym razem i ścieram je podobnie tak jak poprzednio na tarce o grubych oczkach, pilnując, aby ciasto się nie zbiło w jedną kulkę. Ponieważ tu jest bardzo ciepło, przekładam teraz ciasto do lodówki, a na tym jasnym, podpieczonym cieście, zobaczcie, ono jest tak cienkie, że ja już mogę dotknąć je dłonią, bardzo szybko wystygło. Rozkładam konfiturę tak dosyć równomiernie, ale staram się, żeby nie dotykała brzegów, bo to jest cukier, a cukier będzie się przypalał. Zwróćcie też uwagę, że ja używam konfitury, dlatego że ona ma całe owoce. Możecie oczywiście również użyć dżemu, no ale nie będzie już wtedy tych całych owoców. A na warstwie konfitur rozkładam starte, ciemne ciasto, które wyjęłam z lodówki. I ciasto znowu będę podpiekać w piekarniku przez kolejne 10 minut, też na środkowej półce.
Ciasto naprawdę warto podpiekać, żeby potem podczas pieczenia już z tym białkiem ubitym można było obniżyć temperaturę, a żeby ciasto kruche nie było surowe, bo ono jednak potrzebuje wyższej temperatury, tych 180 stopni. No a w tym czasie, kiedy ono się podpieka, ja ubiję białka. Białka najpierw lekko spieniam i tu w tym momencie możecie dodać szczyptę soli. Ja o niej nie powiedziałam na początku, możecie również jej nie dodawać, ja ją zawsze dodaję. Kiedy już ją dodam, zwiększam obroty i ubijam białka na sztywną pianę. Starajcie się też nie ubijać ich za długo, bo białka będą przebite i potem nie będą już tak sztywne. Wystarczy, że zrobicie to do momentu, kiedy będziecie mogli odwrócić miskę z białkami do góry dnem i one nie wypadną. Wtedy zaczynam dodawanie cukru. Cukier dodaję stopniowo, najlepiej po około jednej łyżce i kolejną łyżkę możecie dodać dopiero, kiedy poprzednia całkowicie rozpuści się w białkach. I tak, aż zużyjecie cały cukier. Tu jeszcze raz przypomnę Wam, że warto, aby to był drobny cukier, ponieważ łatwiej jest go rozetrzeć w białkach, żeby nie był wyczuwalny. Kiedy już dodacie cały cukier, dodajcie mąkę ziemniaczaną. Mąka ziemniaczana w bezie powoduje, że ta beza potem nie będzie aż tak bardzo opadać po upieczeniu ciasta. Białka ubiłam. O, widzę, akurat zgrało się to z 10 minutami podpiekania ciasta, które teraz wyjmuję. Po podpieczeniu tej warstwy ciemnej to ważne, abyście obniżyli blachę o jedną półkę niżej. Ciasto, jak widzicie, jest delikatnie podpieczone, ono jeszcze nie jest całkowicie upieczone. Ja je stawiam na kratce, żeby ono sobie stygło, a w tym czasie ścieram na tarce ostatnie jasne ciasto. Starte ciasto przekładam znowu do lodówki, a w tym czasie rozkładam równomiernie na tym ciemnym cieście, które się podpiekało, pianę z białek. Na pianie z białek rozsypuję jasną warstwę ciasta. Ciasto teraz wkładam do piekarnika. Przypominam, jeśli tego nie zrobiliście, to jeszcze to możecie zrobić. Półkę należy obniżyć po to, aby z góry ciasto się zbyt mocno nie przypiekło. No i teraz ciasto piekę przez 20 minut w 180 stopniach, a potem zmniejszam temperaturę do 140. Dlaczego? Chodzi o bezę. Beza nie lubi tak wysokich temperatur i jeśli będziecie piekli ją w 180 stopniach, nadal, owszem, upiecze się, ale generalnie opadnie. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że jak zawsze robię to ciasto, to ta beza mi nie opadała, ale ostatnio się sama zdziwiłam, bo ciasto mi jednak w środku trochę się zapadło. Niemniej jednak było równie pyszne. To widzimy się w takim razie za godzinę. Przypominam, 20 minut 180 stopni i 40 minut przy 140 stopniach. Czas pieczenia się już skończył, ale to jeszcze nie znaczy, że można ciasto wyjąć z piekarnika. Można jedynie wyłączyć piekarnik i trzeba teraz cierpliwie zaczekać, aż ciasto ostygnie właśnie w piekarniku. Ja myślę, że 1,5 godziny do 2 godzin to jest ten dobry czas, przynajmniej w moim piekarniku, kiedy ciasto ostygnie. Wtedy będzie można ciasto wyjąć, okroić koniecznie brzegi. No i zobaczcie, jak takie ciasto wygląda. Jeśli teraz chcielibyście ciasto zdjąć z papieru, to tu się właśnie ten duży arkusz papieru przyda, bo należy go porządnie rozprostować, a potem między papier a ciasto włożyć takie łopatki i na nich można bezpiecznie przenieść ciasto. To jest ciasto kruche, więc nie powinno być problemu, ono jest dosyć twarde. A jak ciasto wygląda po ukrojeniu? Proszę bardzo. Ciasto jest delikatne, kruche, soczyste i jednocześnie słodkie i kwaśne, tak jak Wam mówiłam na początku.
Możecie je zamrozić, świetnie smakuje również po rozmrożeniu. Myślę, że mając ten przepis skusicie się, a warto. Ja Wam życzę dzisiaj smacznego i do zobaczenia.